Aplikacje webowe coraz częściej zastępują aplikacje desktopowe. Na przykład w wielu typowych zastosowaniach bardzo dobrze sprawdza się aplikacja prezentacje Google, która może zastąpić PowerPointa. Ostatnio w prezentacjach Google pojawiła się bardzo interesująca funkcja pozwalająca łączyć ze sobą slajdy z różnych prezentacji. Pokażę to na przykładzie. Wyobraźmy sobie, że mamy jedną prezentację. Nazwaliśmy ją nowości kulturalne i mamy drugą prezentację, nowości książkowe. I teraz chcemy połączyć ze sobą obie prezentacje, pożyczając po prostu jeden ze slajdów. Możemy kliknąć prawym przyciskiem myszy na miniaturze, następnie wybrać polecenie Kopiuj, przejść do prezentacji docelowej i wkleić. Teraz pojawia się okienko, które sugeruje połączenie slajdów. Połączenie jest o tyle istotne, że w momencie, gdy zmieni się zawartość pierwotnej prezentacji, wówczas automatycznie zmieni się zawartość tej docelowej. Wobec tego możemy wybrać połącz slajdy lub nie łącz. Oczywiście tutaj połączymy. I co się teraz stanie, jeżeli zmieni się treść tej prezentacji? Na przykład autorowi się odwidziało. I rok 2017 zmienia na 18. Sięgamy do tego przycisku Aktualizuj i proszę patrzeć na datę Aktualizuj 2018. Za każdym razem, gdy zmieni się treść tej prezentacji, zmieni się także treść prezentacji docelowej. Oczywiście w dowolnym momencie możemy aktualizować, ale możemy także rozłączyć. Czyli krótko mówiąc, jeżeli zmieni się zawartość tamtej prezentacji, to w tym momencie już nie będziemy mieli tego połączenia i już nie będziemy mogli zaktualizować. Jest to bardzo wygodna funkcja pozwalająca tworzyć, składać prezentacje z różnych źródeł i mieć pewność, że będą zawsze aktualne.